Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Na dobry początek propozycja dla najmłodszych. Dom Zielin Przytulia w Brennej zaprasza w piątek na przedstawienie teatralne Przygody Pinokia. To dobrze znana wszystkim opowieść o niesfornym drewnianym pajacyku, ale w nowej odsłonie. Wstęp wolny. Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 16:30. Teatralnie będzie również w Strumieniu. Tam propozycja dla trochę starszych odbiorców. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury wystąpi teatr Kores w spektaklu Mianują mnie Hanka. Początek spotkania godzina 19:00. Impreza jest biletowana. W piątek każdy fan zespołu Pink Floyd powinien wybrać się na spektakl muzyczny do Cieszyńskiego Teatru. Koncert jest biletowany, start godzina 19:00. W sobotę Wisła zaprasza na wiosenny przegląd szafy, ubrania, biżuterię, dodatki można na wymianę przynieść do tamtejszego Domu Kultury o godzinie 12:00, zaś od 16:00 fachowych porad dotyczących przerabiania ubrań udzieli Hanka Kucharska. Szczegóły akcji na stronie wisła.pl, wstęp wolny. Zmieniamy klimat i przenosimy się do Goleszowa. W niedzielę 24 marca o godzinie 17:00 odbędzie się koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup sztucznej nerki dla oddziału Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Cegiełkę, wolny datek można nabyć w kasie Szpitala Śląskiego oraz przed koncertem. Wystąpią Jacek Silski i Kasia Piowczyk, przypominam, godzina 17:00 w niedzielę. Jeżeli ktoś woli sportowe emocje, to z pewnością nie zabraknie ich w niedzielę na lodowisku w Cieszynie. Już o godzinie 7:30 wystartuje tam amatorski turniej hokeja o Puchar Piastów. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia!